Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie z parafii ewangelickiej w Mikołajkach na Mazurach. Dzisiaj wtorek, 3 dzień listopada. Boże Słowo czytam w Księdze Izajasza w rozdziale 66 i w drugim rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza. Radujcie się z Jeruzalemu i cieszcie się z nim wszyscy, którzy je miłujecie. Wykrzykujcie radośnie z nim wszyscy, którzy jesteście po nim w żałobie. Anna wielbiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Dzisiejsze fragmenty biblijne zabierają nas w szczególne miejsce, jakim jest święte miasto Jerozolima. Jest to szczególne i jedyne takie miejsce na świecie, o czym mógł przekonać się każdy, kto miał okazję je odwiedzić. W Jerozolimie dotykamy świętości. Każde miejsce w starej części miasta jest wręcz przesiąknięte świętością. Będąc tam, można odczuć wyjątkową łączność z postaciami i wydarzeniami, o których czytamy w Piśmie Świętym. Można odczuć zarówno radość, która towarzyszyła poświęceniu świątyni Salomona czy wjazdowi Jezusa do miasta w Niedzielę Palmową, jak i smutek związany ze zburzeniem miasta czy ukrzyżowaniem Syna Bożego. To wszystko przeplata się, przyprawiając wrażliwego gościa o emocjonalną huśtawkę i ból głowy z nadmiaru duchowych wrażeń. Dzisiejsze fragmenty biblijne mówiące o tym szczególnym mieście mają charakter prorocki. Izajasz, pisząc o radości, patrzy w przyszłość. Jego perspektywa sięga ponad kilka wieków zniewolenia, zniszczenia i nieszczęścia, wskazując na wielką radość, która będzie udziałem miasta. Prorokini Anna jest po drugiej stronie. To ona cieszy się tym, co zapowiadał Izajasz. Czym konkretnie? Tym, że na własne oczy ujrzała małe dziecko, w którym rozpoznała zapowiadanego Zbawiciela, Mesjasza. Na ten widok wielbiła Boga i dzieliła się wszystkim swoją radością. Czego Bóg chce nas dziś nauczyć? Tego, że jest wierny, a jego obietnice się spełniają. Miasto Jerozolima i wiele rozgrywających się z nim wydarzeń, łącznie z najważniejszymi, jak śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, jest tego najlepszym przykładem. Jednak nie musimy jechać do Jerozolimy, by doświadczyć świętości i duchowych przeżyć. Bóg jest obecny nie tylko tam. On jest obecny wszędzie. Można go znaleźć tam, gdzie jesteśmy. Tam, gdzie go szukamy i gdzie go potrzebujemy. Tam, gdzie się smucimy i tam, gdzie się radujemy. Może w obecnych czasach nie mamy zbyt wielu powodów do radości. Może czujemy się przygnieceni ilością niedobrych wiadomości. Ale Bóg przypomina, że nasza perspektywa powinna sięgać ponad to, co dziś, dalej i szerzej, w nadziei, że jeszcze przyjdą dobre dni. A to, co najlepsze, czeka w Jerozolimie. Ale nie tej w Izraelu, tylko tej niebiańskiej, nowej, którą Pan buduje dla zbawionych. Amen. Pomódlmy się. Łaskawy i dobry Boże, Tobie dziękujemy za miasto Jeruzalem. Za to szczególne miasto na mapie świata. Za to miejsce, w którym możemy dotykać świętości. Za to miejsce, w którym wypełniło się tak wiele proroctw. Panie, ale myśląc o tym mieście,
chcemy też myśleć o naszej rzeczywistości, o tych wszystkich miejscach, w których teraz jesteśmy, o tych miejscach, w których my doświadczamy radości i smutku. I daj nam, Panie, cieszyć się ze zbawienia, które przygotowałeś dla nas w Jezusie Chrystusie. A jeśli przeżywamy trudne chwile, to pozwól nam, Panie, patrzeć ponad nimi w przyszłość, mając nadzieję, że dasz nam jeszcze przeżywać dobre dni, o które Cię prosimy. Ale przede wszystkim skoncentruj nasz duchowy wzrok na tej niebiańskiej Jerozolimie, na celu naszej ziemskiej wędrówki. Obyśmy obmyci z naszych grzechów krwią Chrystusa mogli tam się znaleźć, by cieszyć się z wiecznego przebywania z Tobą. O to prosimy Cię przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego. Amen. Pragnę Wam wszystkim życzyć dobrego, danego dnia. Zostańcie z Bogiem.